Tutaj masz Irraka, masz na przykład chyba kroki we mgle, jeśli się nie mylę. I jeszcze tam dwie inne ciekawe umiejętności. Koszty macie podane. Rozumiem, że jest jak w API, że jak nie ma napisanego kosztu, to działa za free, tylko trzeba zdeklarować. Tutaj mam za wydanie punktu esencji. W latach 50. wydawnictwa jakieś klubowe i oni wydawali jakieś Konany, tego typu rzeczy. Ale no i jeszcze Lem chyba, nie? Ale to jeszcze Stanisław Lem jako taki. Tak, ale właśnie Stanisław Lem to jest science fiction stricte. Stanisław Lem był wydawany przez krajowe wydawnictwa w ogromnych ilościach, tak? To było tam 100-200 tysięcy egzemplarzy na każdy. On pisał też sporo, co miało 19-20 stron. Dopiero w naszych czasach coś takiego. Powiedzmy 5 opowiadań, taką jedną książkę. Bardzo chaosu. Takie coś, proszę bardzo. Nie, to może pomyliłem. Lapidarny był to. Lapidarny był. Dokładnie. Nie wiem, gdzie to nas, ale ładnie. A nie zrobiłaś żadnych zakupów. Wydajecie karmę całą. Ile masz karmy teraz? Zero. Dwa dostaliśmy teraz. Teraz dostaliśmy? Tak, dwa na zakupy przed samym tym. Wow! Dobra, w takim wypadku mam projekta i lepiąc na piątkę w tym momencie. I składam się. Ale za dwa karmy nie podwyższysz sobie na piątkę, bo to kosztuje 5 karmy. Więcej. A poza tym już chyba miałaś 5. Nie, zmieniłam to. Zaczynam się obawiać, że stałem się śmiertelny. Tak rzeczywiście naprawdę obawiam, że w tym świecie może ktoś mnie zabić i mogę stracić wszystko, nad czym pracowałem, więc taka trochę niepokój we mnie wstępuje i poczucie respektu do bytu. Słyszę ten głos. No i rzeczywiście kwestia tego, czy chcesz się modlić. No generalnie nie muszę się poddawać niczemu, dlatego że jestem spokojna. A to? On tak mówi rzeczywiście przekonująco, że rzeczywiście głos prowokujący. No pewnie, że mówi przekonująco, bo zawsze był charyzmatyczny i zawsze miał kontrolę nad całą tą sytuacją. Oni wygodnie ustały się. Dream team! No. Bo to jest Potio. A ile to ma procent ten Nie, bo to jest tak, ty bijesz i masz pół na pół. Ja grałam Warhammera 2 i 4. Jaka przygoda się podobała? Dokładnie tak. Jak płynęliśmy barką z chyba krasnoludami i piliśmy z nimi. Czy tam byliśmy na wyspę, ogólnie barka jednego z naszych graczy się rozwaliła. Nie rozwaliła się, on nią płynął i był pijany, więc nią płynął jakby zaczepiony statek i trafiliśmy na wyspę, ale ja już nie pamiętam, co tam dalej się działo. Teraz gramy z Pawłem i zabiliśmy pięciogłowego węża. Zamki Burgundy, Trajan i Great Western Trail. Pierwsza trójca. To jest suchar, który udaje Dungeon Crawlera, czyli udaje grę przygodową, a tak naprawdę jest grą, gdzie trzeba kombinować, liczyć tak jak w grze euro. Czyli opinia? To jest gra przygodowa dla takich eurosucharzystów jak ja, którzy będą się dobrze bawić, mimo że ta przygoda mnie w ogóle nie interesuje. To była moja pierwsza poważna gra planszowa. Miałem wtedy lat 12, czyli to było w latach 90. na pewno. I grałem w nią sam. Potrafiłem grać 6 godzin sam i się dobrze bawić. Na dwie postacie albo na trzy. Dlatego niedawno wróciłem do tego hobby, jakieś 3 lata temu. Jest
przyjąć. Ale daj się jeszcze. No a szczerze mówiąc, co możemy powiedzieć na przykład o ludziach, którzy są tutaj zebrani? Zaczynając od samego początku, zaczynając od samego początku, tutaj mamy osobę, która nazywa się Aladynem. Aladyn jest skorpeniarzem, nurkiem, który hobbystycznie prowadzi sesję, jest RPGowcem. Fantastycznie prowadzi sesję w Warhammerze Fantasy. I to nie takie sesje, że co będziemy rzucać kostkami, absolutnie. On prowadzi takie sesje. Że mamy zagadki. Tutaj na przykład mamy Bosmana Skorpeny, który jest tutaj nie wiadomo skąd. Nie wiadomo co to robi, ale Bosmanem jest i Bosmanem zostanie. Ja tylko przyjechałem na dyżur, to tylko ale nie mógł robić. Tłum jest naprawdę zróżnicowany. A proszę, główny organizator wydarzenia. Co możesz nam powiedzieć o tym wydarzeniu do tej pory? Okej, do światła, dobra, rozumiem. Tak, jesteśmy po dwóch prelekcjach. Myślę, że obie były bardzo ciekawe. Jutro czekają nas jeszcze dwie, w niedzielę kolejne dwie. Ale jutro też mamy dzień pełen sesji, bo mamy właściwie w przeciągu jednego dnia mamy 12 różnych sesji. Więc no, mamy potoc, tak powiem, w atrakcji. No i myślę, że... Czy mogę się wtrącić? Te dzisiejsze prelekcje, które były, tak? Były dwie prelekcje. Tylko i wyłącznie dwie. Były wieczorem, kiedy spodziewaliśmy się trochę, że ludzie już będą zmęczeni, będą chcieli jakby odpocząć, zrelaksować się. A zamiast tego, no to pierwsza prelekcja po prostu rozbudziła jakieś melancholijne wspomnienia związane z latami 90. A kolejna po prostu dała nam obraz taki filozoficzny, dosłownie filozoficzny obraz, nagranie w RPG. Bo jest totalnie nietypowa. System Amber. Ja do tej pory tego nie rozumiem. Kolega tłumaczył jak mógł, ale to jest naprawdę ciężkie do zrozumienia. Natomiast wymaga dłuższego posiedzenia, żeby to zrozumieć. Tak. Ale niesamowite było to, że autentycznie podczas tej prelekcji mnóstwo było pytań, mnóstwo było dyskusji. Ludzie pytali się o mnóstwo rzeczy. I to były takie pytania rzeczywiście, że jakby dosłownie, że kim jesteś w tym świecie, jak to się stało, że znalazłeś się w tym świecie i co możesz zrobić z tym światem, ze sobą dookoła, z tym całym środowiskiem. Sam pomysł, nie? Że możesz być przeciągany pomiędzy światami i to, że zagrać właściwie każdym archetypem. I postacią, tak? Tylko faktycznie trzeba się jakoś, tam były te atuty, tak? Trzeba się przeciągać pomiędzy światami i tak dalej. Sam pomysł, nie? Na to, że możesz zagrać kimkolwiek w tej jednej sesji. Tak bardzo. No i przede wszystkim ten system rzeczywiście jest zbudowany na właśnie multiwersie, tak? Na tym, że jest ten, są te światy równoległe, tak? A kiedy to zaczęło powstawać? To zaczęło powstawać w latach 60. To jest niesamowite. Już wtedy ludzie zaczęli kminić tak niesamowite rzeczy. Już wtedy ludzie po prostu tak rozbudowywali swoją wyobraźnię i tak bardzo chcieli bazować na tej swojej wyobraźni, żeby tworzyć historię dookoła postaci, które sami stworzyli. Nie? Więc to jest niesamowite. Z takich długofalowych kampanii właściwie przygotowanych, to
Jestem teraz w trakcie prowadzenia właśnie Pathfindera drugiej edycji, właśnie przygody Kingmaker. Na ten temat powstała też niedawno gra i tak dalej, ale generalnie na początku był scenariusz tam. I sam motyw tak jakby tworzenia i prowadzenia swojego własnego księstwa, czy później baronii, królestwa, no moim zdaniem jest bardzo ciekawe. W sensie pokazuje różne warstwy, jest to mnóstwo różnych wydarzeń, które się dzieją tak jakby w trakcie, na które gracze muszą odpowiedzieć jako zarządcy tego królestwa. Więc moim zdaniem gorąco polecam każdemu. To jest bardzo długa kampania. To jest bardzo długa kampania, która się ciągnie chyba od pierwszego do, mam wrażenie, chyba 14 czy 15, może nawet dalej poziomu. Więc jest bardzo długa, naprawdę. Ale gorąco polecam. A z takich krótszych to na pewno jeszcze był scenariusz do Dark Heresy drugiej edycji Warhammer 40. I on się nazywał Dobre Intencje chyba? On jest chyba jednym z tych oficjalnych scenariuszy, które wydawca, że tak powiem, wydał na początek do Warhammera 2, do Dark Heresy, tak? Scenariusz jest bardzo ładnie, zwięźle napisany i przekazuje kwintesencję, moim zdaniem, tego świata, jakim jest Warhammer 40 000, tak? Wszędzie jest wojna, wszędzie możemy szukać niebezpieczeństw i nikomu nie możemy do końca ufać. Więc te trzy rzeczy, które mam wrażenie, że najbardziej opisują Warhammera 40, to właśnie są wykorzystane na maksa w tym właśnie scenariuszu. No to myślę, że sporym odkryciem, aczkolwiek jest to dosyć stary system. Znaczy powstał wiele lat temu. Dobra. Były gry z serii Shadowrun. Okej. Okay. Czyli cyberpunk połączony z fantasy. Okej. Okay. Jak to właśnie działa? Jak ten system działa w Shadowrunie? Jutro to gram i nie znam tego systemu samego. Znaczy powiem ci tak. Bo historię znam. Oprócz tego nie, faktycznie jest cały system. To są gry, które zaczęły się chyba w latach 90. Tak. Tak, i potem był długi przeskok. Jeżeli mówimy o grach na PC, to nie, ale to jest cały czas ten sam system. Tylko oni go po prostu potem wykorzystywali. Dobra. Wyglądało to następująco. W 2011, czy jakoś tak, powstał Shadowrun Return. Potem jest chyba Dragonfall. I potem jest tak zwany Hongkong. I każda z tych gier jest osobną historią, bazującą na tym samym systemie. Ogólnie system jest to tak zwany cyberpunk. Dobra. W świecie ludzkości normalnie się rozwija gdzieś tam do 2050. I potem nagle do naszego świata wkroczyła magia i smog. I to wszystko absolutnie się wymieszało. I mamy technikę, tak. Przemieszano idealnie. Z jednej strony możesz wybrać technikę, z jednej strony możesz wybrać magię. Ale to nie jest tak, że możesz stworzyć człowieka, który jest absolutnie zrobiony praktycznie z samych szczepów i do tego dodać magię. Więc albo magia, albo technika, ponieważ każdy punkt techniki zabiera coś, co się zabiera ci coś, co się nazywa jak to było? Kawałkiem duszy. Dobra. Czyli dokładnie, czyli za każdym razem zastępując swoje, że tak powiem, części ciała metalem, tracisz część z duszy, a dusza jest głównym, że tak powiem, rzeczą, która jest potrzebna do tworzenia magii. Czyli im bardziej jesteś metalowy, tym mniej możesz rzucać czarów. To spodoba ci się może postać właśnie, którą chcę na jutro zrobić. To znaczy mam pomysł na nią. To jest technomanta, który nie ma żadnego wczepu, a więc nie pozbawia się tego pierwiastka magicznej mocy, ale wczepia je innym. Wrągowie w tej chwili polecałbym zjeść w łapie niedźwiedzia. Najlepsze jedzenie w Wrągowie. Na zabawę iść do Polonii,
piątki, soboty jest karaoke ze świetnym prowadzącym, naprawdę można dobrze się zabawić. Klub też jest w Rągowie. Można się naprawdę tam dobrze bawić, poza sezonem. Klub fantastyki, macie tam? Jeżeli chodzi o fantastykę, ja prowadzę takie spotkania. Mamy otwarte je dla wszystkich mieszkańców. Najczęściej spotykamy się w czwartki, weekendy. Mamy wszystkie plansze. Cunning warlord, hitherto unchallenged. Czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę. What fate awaits them in the darkness?